Wymazy z gardła badane w kierunku flory tlenowej nie sprawiają za bardzo kłopotów w różnicowaniu. Tutaj widzimy drobne ustroje, bardzo zróżnicowane, od białych, mlecznych, niehemolizujących po wytwarzających szeroką strefę hemolizy oraz takich płaskich, wgłębnych, często zapadających się w samym środku. Tu trzeba było wykonać szereg testów różnicujących, ale my mamy dzisiaj wymaz, który z pozoru wydawałoby się nie zawiera cech chorobotwórczych. Białe kolonie, niehemolizujące, ładne. Pierwszym prostym testem, który trzeba wykonać, podejrzewając, że mogą to być dwoinki Moraxella cataralis, tlenowej pałeczki, dwoinki otoczkowej, która nie stanowi flory fizjologicznej, tylko może być odpowiedzialna za zapalenia dróg oddechowych górnych, czasem i ucha środkowego, a również opon mózgowo-rdzeniowych. Więc ponieważ to są kolonie bardzo podobne do drożdży, grzybów drożdżopodobnych, a również do szeregu gronkowców białego, sprawdzamy EZO i okazuje się, że te kolonie bardzo ładnie się przesuwają, nie są maziste, tak jak w przypadku drożdży czy grzybów. Prostym testem będzie wykonanie testu na obecność oksydazy i katalazy, ponieważ obydwa te testy są dodatnie w przypadku Moraxelli. Takim testem, co robimy? W wodzie jałowej albo nawet w płynie fizjologicznym nakładamy krople takiego płynu, robimy rozmaz, zawiesinę kolonii, którą chcemy sprawdzić. I do takiej zawiesiny dodajemy kropelkę zwykłej wody utlenionej 3% i będziemy obserwować, czy występują pęcherzyki, które będą świadczyć o obecności katalazy. Wystarczy dodać kropelkę. O, nawet za dużo dodałam, ale widać pięknie, jak burzliwe pęcherzyki . Kolejnym testem jest wykonanie testu na obecność oksydazy na pasek, na zwykły taki pasek. Nakładamy po prostu kawałek zawiesiny. Ważne jest, żeby nie robić tego metalową EZO, tylko wystarczy nawet bawełnianą wymazówką. Nabieramy kawałek troszkę tej masy bakteryjnej. Widać czy nie? I robimy rozmaz na płytce, na teraz powtórzymy, bo cholera nie wychodzi. O. Obserwujemy na krążku, czy nie wystąpi ciemne granatowe zabarwienie. Chwilę trzeba odczekać. Widać, że test jest. Nie wiem, czy to widać, czy dobrze ustawione. Widać. Świadczy o tym, że oksydaza wytwarzana jest przez te bakterie. Kolejnym testem, który potrafi nam odróżnić bakterie należące do rodzaju Moraxella od Neisseria, będące florą fizjologiczną, jest test
z krążkiem bibułowym, gdzie na podłoże Miller-Hintona posiewamy ezom wielkości, taki pasek szerokości nie większej niż pół mili centymetra, i na to nakładamy krążek wysycony glukozą oraz błękitem bromotymolowym. Po 24-godzinnej hodowli w temperaturze 35 stopni obserwujemy zabarwienie kolonii. Jeżeli to zabarwienie jest zielono-niebieskie, ma odczyn, to wtedy należy zidentyfikować jako Moraxella catarrhalis. Jeżeli kolonie przybierają kolor oliwkowy, żółty oliwkowy, to szczep wówczas identyfikujemy jako Neisseria, należący do rodzaju Neisseria, i się nim nie przejmujemy. To oczywiście chodzi o wymaz z gardła, ponieważ te dwoinki posiadają mechanizmy oporności, między innymi dlatego trzeba wykonać test na wytwarzanie beta-laktamazy, ponieważ niektóre szczepy pojawiają się już w tej chwili, szczepy oporne na penicylinę oraz na cefalosporyny pierwszej generacji. Leczymy zgodnie z wykonanym antybiogramem, ale lekiem z wyboru jest kotrimoksazol, cefalosporyny wyższych generacji albo penicylina z inhibitorem. Tutaj test jest bardzo ładny, wszystkie testy potwierdzają. Oczywiście jeszcze wcześniej zrobiony jest preparat barwiony metodą Grama, gdzie potrafimy odróżnić, że to są paciorkowce ułożone w charakterystyczny kształt dwoinek. No i wtedy oznaczamy jako Moraxella catarrhalis. To są otoczkowe, tlenowe, gram ujemne dwoinki. Groźne głównie, jeżeli chodzi o zakażenie czy ucha, czy opon mózgowo-rdzeniowych.